Cześć, witam ponownie na wyspie, gdzie szukamy skarbu. Tam daleko widzę kapitana z naszego snu. O, czyli to jest dobre miejsce. O, możemy się wspinać. O, gwisty kwiat. No właśnie, może tam kryje się odpowiedź. Czy tu musimy iść? Tak, to jest jedyny kierunek. Co my tu mamy? Wielkie szczury. Ajajaj. To się... No, tu jest szubrawy. Wielki szczur. To jeszcze jakiś taki paskudny, wyjątkowy. Dobrze, już po nim. Surowe mięso. O! Ktoś, kto miał mniej szczęścia. Zobaczmy, co się mu tutaj... Sztylet do rzucania. Pozbieramy sobie te sztylety do rzucania. Tu takie niepokojące... Bardzo niepokojące rzeźby dookoła, ale dobra, nie zrażajmy się tym. Dobrze, przejść, tak? Spokojnie. Grzyb ducha. Przejdziemy sobie dalej. O! Szczur nie zdążył zaatakować. Co my tu mamy? Sztylety do rzucania. No, pozbieramy sobie to. Chociaż nie wiem, czy mogę rzucać. Aż zobaczę sobie tutaj przedmioty. Sprzęt. Lewa ręka. A, mogę. Ale zostawmy to na razie. I idziemy dalej. A, coś tutaj się na pewno wydarzy. Maska. Czaszka. O. Szkoda, że nie mogę kopać. Dobra, ale dobra, idziemy dalej. Maska była przyciskiem. Pięknie. Właśnie fascynujące jest to, że tak jak w filmach, tak jak i w grach, zawsze takie starodawne świątynie, czy starodawne... O, to za chwilę. Okej, okay. Patty jest w drużynie i co chciałem powiedzieć, zawsze takie starodawne mechanizmy działają bez problemów. To ma świątynię, ma tam 10 tysięcy lat, wystarczyło jeden przycisk włączyć i uruchomić mechanizację sprzed 10 tysięcy lat, działającą bez zarzutu. No jak to się ma do sytuacji znanych z życia, że nawet kilkuletnie sprzęty już nie działają tak jak powinny, a w grach i w filmach najstarsze nawet mechanizmy i pułapki działają bez zarzutu, ale to jest... Temat rzeka. O, coś tu mamy. Jeszcze sobie pozbieramy. Grzybka. O, wojownik. O, myślałem, że to piraci, a to są jacyś... To są jacyś... Jakiś zombie chyba. O, przesadzona, niepotrzebna animacja, ale... Okej. Okay. Znowu. Ciach. Kolejne takie dzisiaj trochę ironiczne mogę... tutaj być, bo to oczywiście są nie umarli. Z jakiegoś powodu jednak wrażliwi... Aha, nie możemy dalej pogadać. Wrażliwi na miecz. No ale dobra. Nie analizujmy tego tak. Jest to pewna kwestia umowności. Oj, tutaj przez przypadek, wybacz. To chciałem to złoto pozbierać. Sobie leży złoto. Nie, nie, nie. Dziękuję. Co tu jeszcze mamy? Mamy tu jakieś skarby. O. Jakieś bystre oko, dzbanek, złoto. Oj, sorry, nasypasz się mi tak tutaj na pole widzenia. Kapitan Rowling. No właśnie.
says the temple didn't intend to give up its riches easily. How long are we going to hold out before suffering the same fate? No właśnie, czemu się tak nagle wystraszyłaś? This place gives me the creeps. There's something not quite right here. We should have found something ages ago. A clue, a sign, anything. Masę znaków było po drodze, spokojnie. I'm not sure if I still want to. So you be careful. Co jest? No nie pękaj. Nie, ja tutaj złota sobie szukam, także spokojnie. Idziemy dalej. Aha, tędy przyszliśmy, sorry, to musimy się wrócić. Musimy się wrócić. Trochę te świątynie jednak mogli być lepiej oznaczone. Dobra. Tu mamy jeszcze jakiś korytarz i jakąś roślinkę. Ale udajmy się najpierw tam. Tu jeszcze jakiś grzybek. O, trochę cenne pudełko. Zobaczymy, co to za pudełko. A, to jest tylko szkatułka. To jest tylko szkatułka. W magii mamy tylko to. W sprzęcie. No, nasza jest dużo, dużo lepsza broń. Także idziemy dalej. Znowu te niepokojące... A, tu byliśmy, zdaje się. Dobra, idziemy dalej. Nie, po prostu tak samo całkowicie przypadkowo uszkodzone obiekty. Dobra. Zielone. No nie, tego się nie spodziewałem zupełnie, ale dobra. Stworzenia z piekłorodem, tak? Piekielny ogar, na szczęście wrażliwy na uderzenia miecza. Zachowajmy spokój. O, ale jeszcze tu uparty. No właśnie. I don't like this. What's up, sis? You scared? Come on, we're the children of Captain Steelbeard. The greatest pirate captain of all time. Father would never pass on something like this, and neither will we. There's something strange here. To jest gra. Be careful. Coś tu nie gra, ale to jest gra. Okej, okay, coś tu nie gra. Patty tutaj czuje zaniepokojenie. Oj, ale nie chcę o tym pogadać. Zjem sobie... tu uzupełnię sobie trochę... O. Czy to mgła, czy to jakiś... Dobra, nie wiem gdzie jesteśmy, gdzie... Tak, zapisuje się gra, to dobrze. Powiem też jaką przygodę miałem, bo mam ustawione nagrywanie pod klawiszem F9. Po zakończeniu pierwszego odcinka nacisnąłem F9, chciałem zapisać. Pożegnałem się na szczęście, tak ładnie, zakończyłem odcinek, zakończyłem nagrywanie. A okazało się, że pod tym przyciskiem ustawiony jest domyślnie w grze szybkie ładowanie zapisu. Na szczęście zapis był tylko parę minut wcześniej. Bo bym się zdenerwował, a tak to... Dało się to znieść. No, zupełnie jak dziki gon. To powstało przed Wiedźminem długo, ale no... Podobny motyw. O, a może nie. O, paskudniku. Dobra, zobaczymy. Ale coś tutaj czuję, że coś niedobrego mi tu zrobił. O, czyżby?
więc zginęliśmy. Dobrze. Cóż. Zaatakował nas dziki gon i nie mieliśmy szansy na przetrwanie. Dramatyczny zwrot akcji. A to jeszcze nie koniec, dopiero początek. Wygląda bardzo świeżutko, jak na 3 tygodnie... O, dzień dobry. No, jak na 3 tygodnie w ziemi, to zwłoki zachowały się bardzo dobrze. Spróbujmy to wyjaśnić, może coś się tutaj... No właśnie. Co się stało? To jest dobre pytanie. Trzy tygodnie. Dobra. You've got no idea. Fine. Then tell me what you were doing buried. Having a little nap. Look, I was... And where is your companion? You didn't come here on your own, did you? Patty. Yes, exactly. She buried you and has long since gone. No tak, zakopali mnie. Just a spiritless empty shell. It's only a matter of time before you become nothing but a soulless minion of the other. To nie brzmi dobrze, ale to coś na pewno możemy. Coś na pewno możemy z tym zrobić. Why me? No idea, but someone in the Tak, nie lubią mnie. Na przykład bohaterem gry, który musiał mieć wroga i przez to... No, to może być ciekawe. O, trochę mogę ruszać kamerą, nawet nie wiedziałem. Twoje życie będzie długie i bolesne. Na koniec zostaniesz potępiony. Ha. Bardzo pocieszające. Bójmy tą ironią. Oho. Nowe zadanie? Dobra. Jak się stąd zabierzemy? No, mamy łajby, ale może się rozejrzyjmy, może znajdziemy coś. Okej. Okay. Mam atrybuty. Udało ci się zdobyć dość chwały, by zwiększyć wartość atrybutu. Zmiany zaczną działać z chwilą opuszczenia menu. Ok. Co my tu mamy? Mamy teraz właśnie te zdolności do rozwoju, atrybuty. Możemy rozdysponować je. Zobaczmy sobie jeszcze jak.
tutaj punktami. Okej. Dobra. Walka wręcz, cwaniactwo. Wpływa na obrażenia zadawane przy użyciu sztyletów do rzucania, pistoletów i kurz. Wpływ, zastraszanie i złotousty. To jest dobre. To by też było fajne. Zręczność, kradzież, otwieranie zamków. To też się może przydać. To sobie zwiększmy na pewno. Duch, wizji astralnej, eliksiry. Ale walka wręcz też, bo tu będziemy głównie walczyć bronią. Ale wpływ też bym tutaj chciał mieć jakiś, więc zrobimy sobie na razie wpływ największy, jaki mogę. Ok, więc to by było chyba, na razie w ten sposób. Ok, zatwierdzimy, tak. O, dzięki własnej śmierci zyskałeś umiejętność spojrzenia w zaświaty. Ku. O. Super. Mogę sobie spoglądać za światy, to jest fajna rzecz, to się z pewnością przyda. Ja tu jeszcze rzucę okiem, co my tu mamy. W ogóle wróciliśmy do ekwipunku z początku przygody. Laleczka wudu. Lot papugi. Grzybek. Krwawy korzeń, ja to pozbieram co się da. O! Grog. Tani bimber. Grog. Tutaj pochodźmy sobie po tej wyspie. Chociaż tutaj zdaje się nic ciekawego już nas nie spotka, ale jeszcze tu przejrzyjmy sobie. Że te zapasy żywności się przydają z pewnością. Dobra, tu już chyba nic nie ma. I rzucę jeszcze okiem, czy ja coś mogę... Mam w ogóle tak, podstawowe sztylet do rzucania i pistolet podstawowy. Może ten sztylet sobie zużyjemy na początek. Kapelusza brak, tors, podarta koszula, no pochowali mnie w najgorszych łachmanach. Złoty kolczyk. O, załóżmy go sobie. Amuletu brak. Mam ten pierścień. Także też to mi tutaj zwiększyło się, więc to jest też fajne. Ja tu jeszcze zobaczę, jak to tu wygląda. No, nawet nieźle. Zdolności. Nic tu na razie nie mam. Do tego potrzebujemy nauczycieli, żeby się tu uczyć tych rzeczy. Kolekcji też nie mamy żadnego legendarnego przedmiotu. Jest... O, tu jest jeszcze grzybek. Zapas żywności. Okej. W porządku. Tam jakiegoś widzę stworka. Może sobie go... O, tu sobie go ciapniemy. Przy okazji zobaczymy. O! Tu zrobimy uniczek. Punkty chwały, zawsze jakieś punkty chwały. Jeszcze jeden. Nie jest to jakieś... O! Ładnie woda wygląda. I w ogóle ta grafika bardzo ładna tutaj jest taka. O, myślę, że tutaj coś... O! Wiedziałem, że warto. A wytrychy skąd? Małż, ruda złota, ruda złota, ruda złota. A skąd wytrych? Może go tutaj... Masz, kolego, masz wytrych? Gdzie jest Patty w ogóle? O, to jest dobre pytanie. Takarigui. O, zemsta, to miło, sympatycznie. O, czyli warto rozmawiać tutaj z tymi naszymi. Płyńmy, gdzie mogę znaleźć. Na razie tutaj jeszcze pochodzimy, bo... Szkoda, że nie mam tego wytrycha, ale może tutaj gdzieś leży. No, może ktoś tutaj porzucił wytrych. Zobaczmy, tu jakieś dechy. O, widzę małż. Małż. Jeszcze zobaczę na mapie, jak to wygląda. Okej, tu mamy jakąś na razie wycineczek tylko.
Surowa ryba. Nie, tu ty jak Patty widzę, lubisz się tutaj nawinąć na... Tu też nic nie ma. Tu powrót na statek będzie pewnie, ale tu jeszcze widzę małża. Chodź. Chodź tu. Piaskowy diable. Jeszcze rzucę okiem, czy coś tutaj... Aha, tu jeszcze może coś być, dobra. Dobra, tam coś może być. O! Tam pływa palma. A dobra, tutaj przebiegnijmy jeszcze. Bo to jest nowe miejsce, to nie jest to, co już było. O, tak myślałem, że tu nie będzie nikogo. Nie wiem czemu, tak założyłem. Nie mogę. Ścierwojad mnie pokona. Chyba, że zrobił te uniki. Mój towarzysz tutaj może go... Chodź kolego, pomóż mi z tym ścierwojadem, bo jest agresywny. O! O, on też leczy. O, dobry jest. Dobry jest taki towarzysz. Dobrze. Ale skoro tam był taki opór, to może tutaj coś fajnego jest. Zobaczmy, czy... O nie, jeszcze jeden ścierwojad. No, nie trafiłem. Punkty chwały. Zawsze w cenie. No, chodź, 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 chodź. Dobrze, tu jest kolega podleczy na pewno. Ja tutaj zobaczę, czy potrzebowałbym jednego... O, to będzie tak dookoła. Może u góry jakaś skrzyneczka, może wytrychy. Nic z tych rzeczy. Tylko czaszkokwiat. Ja jeszcze zobaczę, czy ten czaszkokwiat coś mi daje w ogóle. Odbicie. To jest taka aura jakaś. Pochodnia. Przedmioty. Czaszkokwiat. A, regeneracja, regeneracja. Tutaj dar przekonywania. Nic ciekawego. Nic ciekawego, a tak liczyłem na jakieś naprawdę rewelacyjne rzeczy. Dobra, idziemy na dół. Zjedzmy coś. Jeszcze rzucę okiem. A może po drugiej stronie, tam jeszcze warto się wybrać. Nie, nie w tą stronę, tam. Ostatni był to nóż. To surowe mięso za tego ścierwojada. Czyli takiego sępa, jak gdyby. Nie wiem, co to jest. Jesteśmy tutaj gdzieś wysoko. Małpa. Widzę małpę. Spadła. Trudno. Ja tutaj szukam. Aha, wracamy już. Tam jeszcze można by było przejść. O! Tu musimy jednak je troszeczkę uzbroić.
Weźmy sobie ten pistolet. I pudło. No, tu się robi już niebezpiecznie. Ale na szczęście mam leczącego po mojej stronie healera, który tutaj atakuje. No nie, 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 nie. Ciężko było go tutaj pokonać, ale mamy. Mogę zwiększyć wartość wpływu. To jest też ciekawe. Gdzie to jest? Atrybuty, wartość wpływu. A jest coś, mogę coś zwiększyć, ok. Aha, czyli walcząc tutaj zwiększam sobie w porządku duch. Poziom, tak, wizja na poziom zaklęć, zręczność, otwieranie zamków, kradzież kieszonkowa, wytrzymałość, broń i magii. Jeszcze tutaj zobaczmy. Tutaj są kolejne poziomy punktów chwały. Walka wręcz, ale może ta wytrzymałość jednak. Jednak tutaj może mieć kluczowe znaczenie. Zwiększymy sobie jeszcze nawet może dwukrotnie tą wytrzymałość. O. Albo nie, zwiększymy sobie jeszcze to wpływ. A wpływu nie mogę już, dobra. Wpływ wymaga aż 1500 tych punktów. Ale poczekam sobie na razie. Poczekam sobie. Chwała jest 1080, niech się nazbiera tam troszeczkę. Tak. Dobrze. Sobie pozbieramy jeszcze tych. A, tu mam informację, że mogę tam zwiększać te wartości, ale nie muszę ich zwiększać. Tu mam te punkty chwały. Dobra, mam nadzieję, że to się cały czas nie będzie wyświetlało. O, jakaś małpka malutka. Myślałem, że to będzie gorszy. Jo! Mogłem już tam wrócić na ten okręt, ale dobrze nie wróciłem, bo to zawsze. Dobra, tu jeszcze jedna. Dobra, i to zawsze 50 punktów, które przydadzą się w ogólnym rozrachunku. Jeszcze tu i ciach. W porządku. Zjedzmy coś, pozbierajmy tutaj te kwiaty. Myślałem, że to będzie jakaś ciekawsza. Dobra, coś tu mogę. Mamy coś ciekawego, nic. Czaszko, kwiat i kilka małp. No, przetrzebiłem tutaj te istoty żywe. O, ale jest jakaś jaskinia. Jak jest jaskinia, to może być jakiś skarb, albo i nie. Krwawy korzeń tylko. Dobra, co poczytajmy jeszcze, bo te niektóre przedmioty, na przykład te rośliny, mają takie, że podnoszą na stałe pewne atrybuty, ale to tylko regeneracja. Więc to mi nic nie daje. Totalnie nic. Także myślę, że możemy sobie już wrócić. Możemy sobie wrócić na okręt. Dobra, a właściwie mogę z nim pogadać i on miał taką tu opcję. Dobra, gdzie mogę tych potężnych magów znaleźć, bo to jest też ciekawe.
Some of them are spiritual leaders of communities. But make sure you find yourself a strong one. They will help you regain your spirit. Nowe zadanie, proszę. I to na razie tyle. Wrócimy sobie chyba już na chwileczkę, jeszcze z nim pogadam tutaj chwilę, ale to na razie tyle. Na kolejny odcinek już teraz zapraszam i pozdrawiam wszystkich. Hej!